Normalnie do baletu byś mógł uczestniczyć byś mógł w balecie. Pokaż, jak kółeczko robisz. Kici, 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 no. No, zatańcz kółeczko. O, widzicie? I w kółeczko. Kici, kici. O, i białasek. Będziecie pić mleko? I misiek. Pijemy mleko? Tak? Dzień dobry w kolejnym vlogu. Ty też, misiek, będziesz pił mleko? O, ty to prosisz, tak? A ty jesteś pies. Ty pies, a nie kot. Ale mam brudną podłogę, ludzie. To teraz w końcu ja. Mleczka do kawki. I zaczynamy dzień. Tam rybki żyją, żyją. Kawkę postawimy. Trzeba ich nakarmić. A co tutaj się dzieje? Cześć, Balbina. Cześć. Cześć. Cześć, kozioł. Cześć, kolego. Dlaczego kury tutaj chodzą? Co tu się wydarzyło? Proszę wchodzić do siebie. A, już wiem, którędy wyszły. Nie, nie, nie! Ty tam nie, ten. Jezu. Wychodź stamtąd. Chodź, chodź. Koźle. Chodź. O, zamknęłam ich. Wyszły, tutaj dziura jest. Albina. Jak tam? Wyspałaś się? Wyspałaś się? A wy się wyspaliście? Kozioł. Kozioł to mój kolega. Kolega. Coś przyniosę dobrego. Przyniosę. Coś dobrego. Tutaj mam naszykowane. Będziemy robić... zmieniać ten płotek tutaj. Bo to jest za lekkie. To się nie nadaje dla niej. O. Bruno, wariacie ty, wariacie, pokaż się, dawno cię nie było, Bruno, proszę, marchewka, masz, gardzisz marchewką, no tak, bo przecież on to musi mieć pokrojoną, on takiej nie zje, prawda? O, patrzcie, łamię mu kawałek, o. Gryź całą. Gryź, trochę się pomęczysz, będziesz miał zajęcie. Masz. No masz. To trzymaj to. Wariacie. Nie? No to jak nie, to nie. Tu masz taki mały kawałek. Bruno! Ać zaraz. Zaraz kopa ci zasuną, to będziesz miał. Ty to jesteś wariat. Ale ty wariat jesteś. O. Skąd to wziąłeś? Idziesz ze mną? To przyjdź naokoło. Już zamknęłam. Idź naokoło. Dobra, idę na kawkę. Nie jest tak zimno, powiem wam. Jest 20 stopni. Więc nie jest źle. I dzisiaj pójdę chyba na grzyby. Wypijemy kawkę. Jest białasek. Może się za te kamienie dzisiaj tu wezmę, bo no nie miałam kiedy tu ogarnąć. Ale jaki się muł zrobił, taki osad na tych kamieniach. Ale dawno też pompki nie włączałam. Nie filtrowałam. Znaczy filtrowałam, ale tak godzinkę, dwie. Widzę, taki muł się zrobił. No nie wiem, zobaczymy. Rybki już tam pozjadały trochę. My wypijemy kawkę i bierzemy się do roboty. Nie, białasek? Będziesz pił kawę ze mną? I witam, witam, witam. Już oko w oko.
Ja już jestem w domu, już jest prawie południe. Byłam, załatwiłam, co miałam załatwić, zrobiłam, co miałam zrobić i jestem już w domu. No i co? Muszę zebrać ziemniaki. Wczoraj Paweł ziemniaki wykopał wieczorem. Te większe pozbieram, te mniejsze zostawię, bo tam Pawła brat przyjdzie sobie zbierze sobie. A tutaj też są? Nie, tutaj nie ma. Z tej strony? Ja to już nie wiem gdzie. Chyba z tej. Zbiorą sobie. Dla tam kur czy coś, nie wiem. A my zbierzemy te większe. Konia wyprowadziłam. Jest tam na łące. Aha, tu i tu. Dobra. To co? My się bierzemy za robotę. Trzeba to pozbierać. Nie ma rady. Myślałam, że jest dzisiaj chłodniej, ale no rano było tak niezaciekawie, a teraz jest, nie ma słońca, bo widzicie, są chmury, ale zrobiło się, słuchajcie, tak duszno, taka paruwa, że po prostu koszmar. Ja już przyjechałam, to się przebrałam tak już po roboczemu, jak to się mówi. No i co? I w pole, no niestety. Więc ja idę robić i do później. Patrzcie, jakiego ziemniaka zebrałam z pola. Każdy niech myśli, co chce, prawda? No. A ja tu widzę oczy i nos. A wy? I słuchajcie, kartofle już zebrane. Dużo tam nie było do zebrania. Tak właśnie, taką mam właśnie szopę, jak mam włosy nie ułożone, tylko takie, wiecie, umyte, świeże. Tragedia. Zebrałam tych kartofli troszeczkę. I teraz idziemy do lasu. U nas w lesie jest już jesień. Tak, jesień. Ale o tym w następnym vlogu, który właśnie wam nagrywam, bo idziemy na grzyby. Więc będzie oddzielny vlog. U mnie się coś przejaśnia. A my idziemy po konia. Bo już mu tam starczy, od rana siedzi. A przez okno widzę ich tam po łące, jak chodzą. Na balkon wyszłam. To już, że kozy już tak się tam kręcą, więc pewnie chcą już przyjść do domu. Ja już ich znam. Więc pójdziemy, już tak stoją na drodze, zabierzemy ich do domu. Niech sobie odpoczną po tych wojażach, bo od rana tam siedzą. No. I też już mają trawę, bo tam wczoraj była skoszona. To już też jak rano poszłam, to przywiozłam sobie na taczce. No, bo to zapowiadałem, że będzie o 13 padać, potem wiecie, na szybko, szybko, szybko będę musiała biec po nich, a tak jest po 12. No jak nie będzie później padać, to jeszcze się po południu wyjdzie z nim tutaj. No właśnie, nie wiem. Weźmiemy, bo później tak to nas zmoknie, jak będzie padać. Później się go gdzieś tutaj przeprowadzi. Ale taka paruwa się zrobiła. W ogóle na pogodzie patrzyłam, to mają być u mnie jakieś deszcze, jakieś wiatry, burza ma być, nie wiem, ciekawa jestem, ale jest strasznie duszno, okropnie. Dobra, idziemy do tych towarzystwa, jak one, jak te kozy zjadły babci kwiaty przed bramą. Ja za to nie odpowiadam, bo je przywiązałam przy bramie u teściowej, tu przed bramą, bo też taka łąka jest. I tu bliżej, bo zawsze ich za dom tam zaprowadzam z tyłu. A teraz tutaj bliżej ich przywiązałam. Patrzę, że one tam przy bramie się kręcą. Mam nadzieję, że jej kwiatków nie zjadły. O Jezu. Zobaczymy. Idziemy po nich. Już nas zobaczyła. Już do nas idzie. Jak tam Balbincia? Idziemy do domu. Idziemy. Dalej nie możesz... Dalej nie możesz przejść. Cześć, muchy cię glizą. Gdzieś idziemy do domku, co? No. Gucio, Florcia. Nie zjedliście kwiatków? Nie zjadłeś kwiatków, babci? Co? Gdzie za nami idzie? Dziewczynka nasza. Gucio. To też jest Gucio. Przywitajcie Gucia. Też jest Gucio.
Wszystko zjedzone? O, oni już czekają, już do domu. Chcą iść do domu, już z okna widziałam, że oni chcą iść do domu. Nie, Gucio? Jeden Gucio i drugi Gucio. Laura, już zabierz mnie do domu. Też już chcesz iść? Tak, już idziemy. A powiedział, że jest zadowolony. No dobrze, to już idziemy. Tu mają tyle łąki. Już jest u mnie wieczór, znaczy wieczór, no 18, ale powiem wam, że wczoraj, jak poszłam do teściowej po tą trawę, to o godzinie, która była? No byłam po 19 u niej, to było już szaro. Niedługo będzie o 16 już ciemno. Szok po prostu to jest. Niewiarygodne. A nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie. Mi się tak dni pomieszały, tygodnie, że ja byłam pewna, że mamy jeszcze 2 tygodnie wakacji. Czyli ten tydzień i jeszcze 2. A dzisiaj spojrzałam na kalendarz i mówię, Boże, ten tydzień i następny i koniec. A mi się przez ten długi weekend tak się zawiesiłam i tak mi się pomieszało wszystko, że jestem w czarnej, wiecie gdzie? Trochę rzeczy już mam, ale muszę się wziąć i zacząć to ogarniać, bo coraz bliżej szkoły. No. W każdym bądź razie przychodzę się z wami już pożegnać, bo już jest u mnie po 18 i tak popadało, pogrzmiało, ale nie było jakoś tak tragicznie. Popodlewało, ale ja muszę iść i podlać te foliaki dzisiaj. Koniecznie, bo nie podlewałam za 2 dni. I tak mówię, już się z wami pożegnam. Teraz też Paweł przyjedzie i koniec na dzisiaj tego vlogowania. I jeszcze wam powiem, że 2 rzeczy, bo wczoraj zapomniałam. Parę osób do mnie pisało i pytało się o... Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Jestem, już bo miałam telefon. Słuchajcie, pytacie się mnie o kolor moich włosów, że zmieniłam i jaki to kolor i że ładny i tak dalej, więc ten kolor długo nie będzie. To nie jest żadna farba, to jest taka koloryzujący szampon, tak to się nazywa, tak jak henna, coś takiego, Delia, firmy Delia. Nie mam tego już, bo ja to wyrzuciłam. Krem koloryzujący, Delia, o, tak to się nazywa. A odcień był taki brąz jakiś tam jasny. Więc ja miałam z tymi włosami takie przeboje. Nie wiem, czy ja wam to opowiadałam, bo ja chciałam to opowiedzieć wcześniej, ale czy ja to powiedziałam, to nie wiem. Bo wiecie, że ja tutaj sobie zapuszczałam ten kolor, a tutaj mam zawsze siwy odrost, mega siwy odrost. I powiem wam, że jak był ten przed tym długim weekendem, no miałam te pogrzeby i mówię, kurczę, no... Tak sobie odświeżę te włosy. I miałam takie szampony, szampon i odżywkę do włosów siwych i do włosów blond, przeciwżółtymi. Takie, no szampony takie i odżywkę takie, które tam odświeżają kolor. Ja tym często myłam, często tym odświeżałam i to fajnie wyglądało. I tak sobie samo teraz odświeżyłam. Ale przecież mi palma odbiła i mam z Joanny taki płyn, płukankę taką do siwych włosów. Jak miałam te siwe włosy, co je farbowałam, to ja sobie tym czasami płukałam i one mi się fajnie odświeżały, takie fajne mi się robiły pasemka. I mi palma odbiła, mówię, a wezmę sobie tą płukankę, odświeżę te włosy i będą takie flow jakieś fajne wyjdą. To namówiła mnie też koleżanka, która u mnie była, więc... Tak, no i wzięłam sobie na odżywkę trochę tej płukanki, wymieszałam i tą odżywkę z tą płukanką położyłam sobie. Widzicie, to jest taka płukanka w wodzie, co się z wodą rozcieńcza, nie? Czasami tam w wodzie moczyłam głowę w tym, ale teraz sobie wzięłam tak na odżywkę i mówię sobie, tak tym odświeżę. Wszystko pięknie, ładnie. Tu reszta, genialnie mi to wyszło, bardzo fajnie, ale ten mój tutaj, bo ja mam przy skroniach tutaj siwy odrost, tylko z przodu, tam dalej nigdzie nie mam, tylko mam tu siwy odrost. Ja nie wiem, dlaczego tak mam. Jakby te siwy nie mogłyby mi tu odrastać. Tu mi odrastają ciemny mój naturalny, a tu mam wiecznie siwy. Zresztą wiecie to, bo jak oglądacie, kto ogląda, to wie. No i wszystko mi wyszło fajnie, takie fajne pasma mi wyszły, takie wiecie, pasemka, super naprawdę. A ten odrost mój naturalny siwy, co był już naprawdę taki duży, wyszedł mi fioletowy. Dosłownie kolor fioletowy mi wyszedł. Po prostu my się tak lałyśmy,
lałyśmy, takie powiedzenie, ze śmiechu. I sikałyśmy ze śmiechu, jak ja tą głowę ten umyłam. Wiadomo, że to schodzi po paru myciach, ale na drugi dzień miałam pogrzeb. Mówię, Boże, Jezu, bo wiecie, gdyby nie te pogrzeby i tak dalej, to ja bym to przecierpiała, to by mi się wypukało, bo to się płucze po paru tam myciach i byłoby wszystko w porządku. Ale mówię, na drugi dzień mam pogrzeb. No przecież nie będę 20 razy tej głowy myła, prawda? I tak, miałam w domu farbę zapasową do włosów i mówię, umyję sobie, to, położę sobie farbę rano, na drugi dzień rano sobie położę farbę, no i trudno się mówi, tak? A nie chciałam tej farby kłaść, bo ja chcę zapuszczać ten tutaj swój naturalny, a to siwe, no trudno, no będzie siwe, będą tutaj dwa pasemka siwe, takie wiecie, a tu będę miała naturalny, tu będę potem ścinać i tak dalej. No i wiecie, i chciałam tak zrobić. Tata przyjechał, wiem. No i powiem wam, że nie chciałam farbować, ale mówię, jestem zmuszona. I już tą farbę miałam w ręku, bo miałam taki tam blond, jakiś tam ciemny odcień. Ale zaczęłam grzebać w tych moich kosmetykach i znalazłam tą, ten koloryzującą, w tą szamponetkę taką. Ten krem koloryzujący z Deli, to jest taki tubce do wyciskania. Wypuść. Ja kiedyś to kupiłam, dwie. Jedno zużyłam, a drugie zostawiłam. I to tak leżało. I to mi uratowało życie. Ja sobie to położyłam i to mi się fajnie pokryło, chociaż nie powiem wam, że nie bardzo mi się ten kolor podobał, bo był taki sraczkowaty wyszedł. Ale lepszy to niż fioletowy kolor. No i powiem wam, że uratowało mi to, słuchajcie, życie. Ale to chyba do 8 myć i to się zmywa, więc po 8 myć już widzę, że już mam zmyte, już mam zupełnie inny kolor, więc po 8 myciach to zejdzie, bo tam tak na ulotce jest, że tam 8 myć i to schodzi, więc teraz się często głowę myję, to szybko to zejdzie i będzie i będę już miała tak, jak było poprzednio, ale powiem wam, że normalnie jajce jak berety. No, to tyle. A teraz kończę, bo muszę jechać z Pawłem załatwić jedną sprawę. On przyjechał z pracy, więc widzimy się później. Jestem już, słuchajcie, w domu. Byłam, bo musiałam sprawę załatwić, ale już wróciłam. Szybko akcja była. Jeszcze byłam w paczkomacie, bo kupiłam sobie kalosze. Okazało się, że są za duże. Chyba mówiłam wam kiedyś. Ja je zamówiłam sobie drugie o numer mniejsze. Co się okazało, że kupiłam Amelce i sobie z dwóch innych firm, od innych dwóch osób, a myślałam, że to jest jedna osoba, bo ta jedna pani do mnie dzwoniła, że one są zawyżone, żeby wziąć mniejsze, to mi mniejsze wysłała, a moje to było, się okazało, od kogoś innego, tam coś tam, ta pani powiedziała, że tak, teraz Allegro pomieszało, że oglądacie jedno ogłoszenie, wybieracie sobie numery butów i z dwóch innych ogłoszeń to wam przychodzi, jakoś tak. W każdym bądź razie, ja je odesłałam, ale z powrotem mi je przysłali, bo wiecie co, chyba chodziło o to, że tą etykietę, co było na tej paczce z tą etykietą, tak wysłałam, jak do mnie przyszło i chyba im się coś pomieszało. W każdym bądź razie na ten sam kod wysłałam, teraz zawinęłam po prostu w ciemne opakowanie to, żeby nie było tego widać, tego na druku. Wysłałam, zobaczymy, czy z powrotem do mnie wrócą. Mam nadzieję, że nie. A jutro wam pokażę te kalosze, bo chyba wam tych kaloszy nie pokazywałam, które sobie kupiłam, ale dobra, to już jutro, bo dzisiaj to chyba będzie długo. I po drodze wjechałam do Groszka tylko po chleb, a wydałam 140 zł. Jak zawsze. Paweł powiedział, że nie umiesz jeździć do sklepu i kupić chleba za 10 zł. Tak mi powiedział. Bo mówię, przyniosłam torebkę i w torebce mam 140 zł. Kupiłam sobie takie papryczki 7,60, ale one są, wiecie, te ostre takie z serkiem, ja uwielbiam, kocham je po prostu. W tym roku u mnie papryki są dosyć słabe, ale są, bo bym sobie takie, wiecie, pomarnowała na zimę sama ze swoich tych ostrych, ale jak, no może teraz to troszeczkę jak deszcz upada, to troszeczkę odbiją, ale w zeszłym roku było troszeczkę lepiej z paprykami, w tym roku jakieś są kiepskie. Dwa razy wzięliśmy takie, Laura Amelka cię woła, dwa razy takie mąte małe, takie z groszkami, bo to Laura wzięła. Wzięłam mleko, bo też nie wiedziałam, czy mi starczy. Chleb taki firmowy, on jest z
sezamem. Na dworzu jest. Poszła do konia wodę wymienić na noc. Bułkę taką krojoną. Wziąłam jeszcze pół kilo sera takiego z salami. U nas ten ser to idzie na potęgę, po prostu ja nie wiem. Drugi ten. Wziąłam majonez taki lekki Mosso, bo tam w groszku dosyć drogo jest. Zbytnio nie było wyboru, więc wziąłam ten. Zobaczymy. Już idzie! Wziąłam też sobie na kolację sałatkę z tuńczykiem, jajkiem i ogórkiem. Taką, bo tak mi ochota na nią naszła, więc mówię, wezmę. Bułki wzięliśmy jeszcze maślane. Co jeszcze wzięłam? Płatki Nesquik. Nie wiem, co tam się dzieje. Płatki Nesquik. Laura, bo Laura była ze mną i mówi, bo ja już Laurze powiedziałam, Laura wie, że jeszcze ten tydzień się skończy cały następny i do szkoły. I Laura sobie mówi, wiesz co, kupmy płatki, bo ja mam, ale ja mam, już takie suche są, bo przez całe lato nie jadły płatków, nie chciały jeść i są suche, to już takie, wiecie, nie bardzo. Mimo to, że są w słoikach przesypane, to takie są już, wiecie. I Laura mówi, weź mi mama płatki, bo chyba zacznę rano jeść płatki, bo zawsze rano jak idą do szkoły, to Amelka też czasami zje, ale Laura generalnie zawsze z rana zje ciepłe mleko z płatkami właśnie i Ciniminis albo te Nesquik najbardziej idą, więc wzięłam jej, bo mówi, będę chyba codziennie rano teraz jadła płatki, żeby się przyzwyczaić do szkoły, bo ja bez śniadania do szkoły nie puszczam, musi zjeść cokolwiek, bo wiem, że w szkole mi słabo coś tam zje, to teraz musi mi zjeść, jak wychodzi, to ja już po prostu tak to wiem. Aha, Sonia. I taką Milkę Nutellę właśnie do tych bułek maślanych wzięłam. Dla Pusi wzięła party mix Felixa, takie ciasteczka, bo na Pusi dogadza strasznie, ale duże te moje dorosłe koty też Laura częstuje tymi chrupkami. A te z Action bardzo są fajne, są, nie są drogie, ale już wszystko zjedzone. I taki krem do rąk sobie wzięłam, bo ja muszę mieć krem tutaj na dole i na górze, bo jak idę spać, to tam na górze przy łóżku mam krem do rąk, zawsze sobie kremuję, ale tutaj na dole też muszę gdzieś mieć, czy w kuchni, czy w łazience, generalnie mam gdzieś tutaj zawsze rzucony, w salonie nawet gdzieś leży, że w ciągu dnia potrzebuję, to sobie, wiecie, na szybko wykremuję ręce, bo ja mam strasznie suche ręce, tym bardziej jak dużo teraz używam, czegoś tam robię, myję, czy w ogródku, czy coś, to mam strasznie suche, nie muszę kremować i za 4 zł 10 groszy taki jakiś Poezja, nie mam pojęcia, pierwszy raz go widziałam, mówię, fajna cena, jak ładnie pachnie. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi, to wziąłam to, no i na to wszystko 130, tam chyba 8 zł wydałam, więc masakra. Dobra, i to tyle. No i już przychodzę teraz się naprawdę pożegnać, na sam koniec tego vloga puszczę Wam takie krótkie zdjęcia i krótki, takie filmik krótki, bo nie powiedziałam Wam, że w sobotę przecież byłam nad wodą. Byliśmy tam, gdzie zawsze, nad Narwią, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pomiechówku, Pomiechowo, bo my zawsze tam jeździmy, tam jest super. I byliśmy tam w sobotę, byłam też z tą moją koleżanką i z bratem, i z jego rodziną. Laura to trzaska zawsze. Z jego rodziną i siedzieliśmy tam caluteńki dzień, wróciliśmy chyba około 20 dopiero do domu. Więc było bardzo fajnie, upał był nie z tej ziemi, ja nic tam nie nagrywałam stamtąd, no bo wiadomo, był mój brat, jego żona, dziecko, potem po południu jeszcze przyjechali jego znajomi, świadek, mojego brata, świadek z żoną i z wujką dzieci, też sobie posiedzieliśmy, pogadaliśmy, no znaliśmy się, prawda, z wesela i w ogóle, znamy się, to więc posiedzieliśmy, pogadaliśmy, było bardzo fajnie, sympatycznie, ale oni zostali na noc, no bo mój brat ma takiego busa przerobionego na kampera, tamci wzięli chyba jakiś namiot mieli, no a niestety, no my zwierzyniec i tak dalej, z bólem wielkim musieliśmy wracać do domu. I tak naprawdę przez cały dzień nic nie nagrałam, parę zdjęć tylko porobiłam tam zwierzakom, jak tam siedziało fajnie sobie nad wodą i jak już wracaliśmy, to tylko taki urywek, no tak nagrałam tą okolicę, bo wcześniej jak byliśmy i jak jeździliśmy, to jeździliśmy nad Wkrę, czyli tam wiecie jest płytko, a teraz byliśmy typowo na samym końcu nad Narwią,
czyli nie na wkrze, tylko już na rzece. Dalej byliśmy takie, no było zejście do wody, tylko strasznie tak z takiej wyspy, z takiej skarpy wysoko trzeba było zejść, ale było tam, w ogóle tak płytko było nad Narwią jest, że mój brat, ja nie pływałam tym razem tak ten, jakoś nie, ale mój brat to na drugą stronę to normalnie było potąd wody i przez całą Narew na drugą stronę sobie przepływał, przechodził. Taka rzeka jest niska. I co? No i tam gdzieś jakieś też się pokąpało, popluskało, tam ich się pilnowało, to też tam było tak, że przy brzegu był taki piasek i też tam mogły się pokąpać, popływać. Nie tak jak nad wkrom, ale też nie było, słuchajcie, źle. A dlaczego pojechaliśmy tam na sam koniec? Dlatego, że mój brat przecież jest wędkarzem, on wędkuje, łowi i no musiał sobie ryby połapać. Nic nie złapał, w sumie nie wiem, czy on w nocy coś łapał, czy nie, ale jakaś ryba tam się rzucała, mówi, że tam w nocy będzie na nią polował. Nie zapytałam się, nie wiem, czy on coś zapomniał. Muszę się go zapytać, jak się spotkamy. I to tyle. To Wam na koniec pokażę te zdjęcia. Krótki taki filmik tej okolicy, gdzie byliśmy i wsią na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na jutro, jak mi się uda coś nagrać. A tym akcentem się z Wami pożegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.